siłownia, pole dance studio, treningi personalne i dietetyka. Taniec towarzyski, zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata i inne. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Treningi i zajęcia dobierane do potrzeb, możliwości oraz wieku. Fitness and Dance Studio ma propozycje również dla Ciebie. Osiedle Dolnośląskie, 148E. Skosztuj prawdziwej latynoskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakołykach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44-633-5555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulica 9 Maja 2. Ten weekend, piątek, godzina 17.30, scena plenerowa przy Miejskim Centrum Kultury, przy ekspozycji Giganty Mocy. Rozpoczynamy po raz kolejny święto naszego miasta. Tym razem po raz 35 będziemy się spotykać, będziemy się bawić, będziemy słuchać dobrej muzyki. Mam nadzieję, że te 3 dni pozostaną w naszej pamięci na całe lato, które przed nami tak naprawdę, kiedy rozpoczynamy wakacje, Bełchatów świętuje swoje dni, swoje święto. Oczywiście moc atrakcji dla wszystkich tych, którzy zechcą tego dnia przez te dni przyjąć nasze zaproszenie i pojawić się w piątek przy ekspozycji Giganty Mocy, a w sobotę i w niedzielę na Błoniach przy Dworku Olszewskich, w parku, tradycyjne miejsce naszych spotkań, koncerty, zabawy, dobra muzyka oczywiście będzie naszym udziałem. W piątek typowo rockowo, typowo młodzieżowo, wszystkich młodych bełchatowian, którzy tak chętnie przychodzą na plac Narutowicza, tym razem zapraszamy troszeczkę dalej do sceny plenerowej, tam koncerty zespołów rockowych, zespołów muzycznych, będzie sympatycznie, głośno i mocna muzyka będzie naszym udziałem. Sobota i niedziela to tradycja naszych spotkań na Błoniach przy Dworku Olszewskich. Tak jak już powiedziałem, w sobotę atrakcją, czyli gwiazdą wieczoru będzie Jacek Stachurski, a koncert zespołu Voyager zakończy ten dzień, podsumuje, skończymy, mam nadzieję, w granicach godziny 22-23. Po to, aby w sobotę od godziny 15 rozpocząć i spotkać się na nowo. Będą oczywiście występy zespołów muzycznych, zabawy, pokazy. Również uwieńczeniem tego dnia, gwiazdą wieczoru, będzie występ zespołu Blue Cafe. Tej grupy w Bełchatowie jeszcze nigdy nie było. Mam nadzieję, że koncert w pełnym wymiarze będzie atrakcją i uwieńczeniem Dni Bełchatowa. Jako atrakcja, tak też jestem przekonany, będą występy zespołów muzycznych z Bełchatowa. W sobotę zespół muzyczny Madame z Martą Krawczyk, naszą wokalistką, która ma swoje sukcesy, która ma swoje nagrania. Mam nadzieję, że chętnie przyjdziemy posłuchać tej bełchatowianki, której talent muzyczny ciągle się rozwija, który, mam nadzieję, będzie również zaakceptowany przez nas, przez bełchatowian. W niedzielę zespół muzyczny i wokalistka Kala. Mam nadzieję, to też bełchatowianka, to też bełchatowski zespół, który ma już swoje osiągnięcia. Ostatnich teledysk, ci, którzy widzieli, z całą pewnością potwierdzą, że warto przyjść i posłuchać. Mam nadzieję, że do tego wszystkiego, gdy dołożymy naszą obecność, nasze wspólne zaangażowanie, nasze wspólne pozytywne podejście do tych dni i uwieńczy to dobra pogoda, a wszystko wskazuje na to, że mimo tego, że to lato rozpoczęło się tak, jak się rozpoczęło, to dni Bełchatowa będą słoneczne, bez deszczu, pogodne, a gdy dołożymy do tego jeszcze nasz uśmiech, nasze przekonanie o tym, że warto się spotkać ze znajomymi, z przyjaciółmi, aby świętować święto naszego miasta, będzie sympatycznie i wesoło.
dobrej zabawy i zapraszam serdecznie. Weekend w Bełchatowie, kolejne 35 dni Bełchatowa.